Czy istnieje jakiś szybki sposób na zmianę naszych przekonań? Tych przekonań, które powodują, że nasze życie nie jest łatwe, nie jest lekkie, a przede wszystkim nie jest takie, jakie byśmy chcieli. Tak wiele mówi się o przekonaniach, które ograniczają, które powodują, że zamiast być szczęśliwymi, jesteśmy pogrążeni w różnego rodzaju cierpieniu, krzywdach i trudnych doświadczeniach życiowych. Jest ogrom kierunków rozwoju osobistego, które pokazują, że można inaczej, że można szybciej. Ci, którzy wstępują na tą drogę, osiągają zawrotne rezultaty. Ci, którzy są sceptyczni, przyglądają się temu i mówią, że muszą być w tym jakieś kruczki, może jakieś ciemne, ukryte siły, które powodują, że rzeczywiście komuś udaje się w łatwy sposób diametralnie zmienić swoje życie, dokonując swoistego przeskoku kwantowego. Moje doświadczenie jest takie, i jest to doświadczenie, które ma swoje fundamenty i źródło w wielu dowodach naukowych, że wszystko to, w co uwierzy nasz umysł, staje się naszą prawdą. Ty również jesteś w stanie tego doświadczyć, ponieważ każdą rzecz, w którą wierzysz, każda z tych rzeczy kształtuje twoje życie i twoją rzeczywistość. Jeśli wierzysz w Boga, jeśli wierzysz w Kościół, jeśli wierzysz w chrześcijaństwo, to twoje życie jest ukierunkowane tą wiarą. Jeśli wierzysz w grzech, jeśli wierzysz w piekło, jeśli wierzysz, że ludzie tutaj na ziemi doświadczają ziemskiego życia, ale raj jest tak naprawdę dopiero po śmierci, to twoje życie będzie tak ukierunkowane i będziesz robić wiele rzeczy w określony sposób. I tak naprawdę każda rzecz, w którą wierzysz, każda, staje się twoją rzeczywistością. Jeśli wierzysz, że zarabiać pieniądze duże można tylko poprzez ciężką pracę, nigdy w życiu nie pójdziesz do pracy, która jest lekka i łatwa, a która jest wysoko płatna, ponieważ to zaprzepaściłoby twoje wierzenie. Będziesz obracać się wśród ludzi, którzy wierzą tak jak ty, i będziecie wszyscy ugruntowywać się i utwierdzać w przekonaniu, które wami reguluje. A co jeżeli można inaczej? Biorąc pod uwagę to, że nasz umysł tworzy naszą rzeczywistość, że to, co my dajemy mu jako tak zwaną prawdę, to, w co on zaczyna wierzyć, kształtuje nasze życie. To co jeżeli jesteśmy w stanie dać naszemu umysłowi coś innego, w co jest w stanie uwierzyć? Czy to oznacza, że wówczas nasze życie zmieni się diametralnie? Ogrom ludzi na całym świecie dokonuje takich transformacji w swoim życiu. Dzieją się one bardzo szybko. Jedyna trudność, z którą się spotykamy przed tego typu transformacji, to nasza decyzja. Nasza decyzja, czy jesteśmy gotowi dokonać tej zmiany. Czy jesteśmy gotowi pożegnać się z tym wszystkim, co dotychczas zostało stworzone w naszym życiu. Czy jesteśmy gotowi na to, by pewne rzeczy z tego życia odeszły, pewne rzeczy, pewne osoby. Czy jesteśmy w stanie i czy mamy w sobie pojemność, swoistą siłę do udźwignięcia pewnej energii, która będzie pojawiała się, kiedy zaczną się dziać w naszym życiu zmiany? Czy udźwigniemy tą siłę i ten napór zmian, które się zaczną dziać? Czy też może się poddamy? Czy będziemy w stanie utrzymać siebie w chwilach, kiedy będą odchodzili z naszego świata, z naszej przestrzeni, będą odchodzili i odpadali nasi bliscy, znajomi, ale nie odchodzili na drugi świat, tylko odchodzili, rezygnując ze znajomości z nami, rezygnując z utrzymywania z nami kontaktów? Czy udźwigniemy pustkę, która zacznie się pojawiać? Mając świadomość, że pustka ta jest konieczna, by nastąpiła zmiana, ponieważ po tym okresie, kiedy jest pustka, pojawia się przestrzeń na nowe. I czy to nowe, które się pojawi, nie przerazi nas na tyle swoim nowym, że cofniemy się i wybierzemy to stare? Każda rzecz, w którą nasz umysł uwierzy, staje się naszą rzeczywistością. Na ostatnim warsztacie, który prowadzę dla kobiet, monetaryzacji pragnień, dokonaliśmy ogromnej
dokonaliśmy ogromnego procesu. Procesu, dzięki któremu możliwe było stworzenie alternatywnych wyborów, nowych przekonań. Mogłabym to porównać trochę do utworzenia alternatywnej rzeczywistości, w której znajduje się dana osoba i zaczyna wybierać to, co jej służy. Nie znam potężniejszej techniki i narzędzia do zmiany przekonań, jak alternatywna rzeczywistość, jak stworzenie zupełnie nowych przekonań, które natychmiast lądują w naszym umyśle, a lądują w naszym umyśle nie dlatego, że tłumaczymy sobie, że są dla nas dobre, że przynoszą nam korzyści, że przyniosą nam zyski, że są właściwe, ale dlatego, że wychodzą one z fundamentu, z wspierającego fundamentu, na którym powstały. Co jest fundamentem naszych przekonań? Spróbuj sobie przypomnieć. Skąd pochodzą wszystkie przekonania na temat pieniędzy? Skąd pochodzą twoje przekonania na temat ciebie samego lub ciebie samej? Czyż nie z twojego domu rodzinnego? Czy nie od twoich bliskich? Co gdybyśmy tutaj dokonali diametralnej zmiany? Co gdybyśmy doszli do takiego punktu, gdzie to, co twoi bliscy mówili do ciebie, byłoby zupełnie inne. I to jest ta zmiana. To jest ta potężna zmiana, która dzieje się w życiu wciąż niewielkiej garstki ludzi na całym świecie, o której tak głośno się mówi, gdzie w ciągu zaledwie kilku miesięcy życie ludzkie zmienia się nie do poznania. Niektórzy mówią o tym, że to są cuda. Ja mówię o tym, że to jest nasz wybór. To jest wybór naszej rzeczywistości, którego dokonujemy każdego dnia. Ty go dokonujesz, ja go dokonuję. Wszyscy go dokonujemy. Codziennie rano budzisz się i wybierasz. Wybierasz, co chcesz myśleć o sobie. Wybierasz, w co chcesz wierzyć. I ten wybór polega na tym, że kiedy otwierasz oczy, sięgasz po telefon, otwierasz wiadomości, czytasz te wiadomości, aplikujesz do siebie to, co jest twoją tożsamością, twoją wiarą. I wierzysz w to, co jest z tobą zgodne. Wierzysz w to, w co chcesz wierzyć. I tu słowo chcesz wierzyć oznacza nic innego, jak potwierdzenie tego, co jest w tobie zakorzenione głęboko. Chcę wierzyć, że świat jest zły, więc wybieram wszystko to, co potwierdzi to przekonanie. Czytam gazety, czytam wiadomości, czytam wszystkie sensacyjne rzeczy i utwierdzam się w przekonaniu, świat jest zły. Ktoś inny może wybrać inaczej. Może wybrać, że świat jest piękny. Dlatego codziennie rano, kiedy otworzy oczy, spojrzy na zewnątrz przez okno i powie dziękuję. Dziękuję za kolejny dzień mojego życia. Potem spojrzy na swoich bliskich. Spojrzy im w oczy i powie dziękuję. Dziękuję, że jesteś ze mną. Dziękuję, że kolejny dzień mogę spędzić z tobą, kolejny dzień mojego życia. Każdy z nas wybiera. Każdego dnia, każdej chwili. Ja wiem, że ten wybór nie jest prosty, nie jest łatwy, szczególnie kiedy chcemy wybrać inaczej. Ale to wciąż jest wybór i wciąż zależy tylko od nas. Pewnego dnia stanie się on oczywisty, niepodważalny. I prowadzący cię do zmiany i do życia, którego pragniesz. Nawet jeśli początkowo jest trudny, nawet jeśli początkowo jest w nim wiele potknięć, to pewnego dnia stanie się on oczywisty. Stanie się on niepodważalny.
bez odrobiny wątpliwości. Stanie się on po prostu Twoim życiem, Twoim wyborem, świadomym wyborem tego, jak chcesz żyć i jaka jest Twoja rzeczywistość. Mój świat jest piękny. I z miłością witam go każdego dnia. Cudowności.